Game Cover to grupa znana już zabrzańskiej publiczności. Występowaliście nie tylko latem, podczas muzycznego lata, ale także podczas Sylwestra. Oczywiście. Cieszymy się bardzo, że od 3 lat możemy gościć i w Sylwestrową Noc, ale także w środku lata na Śląskim Rancho. I jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy tutaj zawitać i grać dla wspaniałej zabrzańskiej publiczności. No właśnie, o tej wspaniałej zabrzańskiej publiczności. Jak Was zwykle zabrzańska publiczność wita? Do tej pory fenomenalnie. Mam nadzieję, że teraz będzie równie dobrze. Zresztą jesteśmy w kontakcie z niektórymi na naszym fanpage'u facebookowym. Wszędzie, gdzie się nie pojawiamy, a zwiedzamy parę miejscowości w Polsce każdego sezonu, to wspominamy Zabrze. Wszystkim mówimy, że tutaj naprawdę są ludzie, którzy czują, kochają muzykę. Reagująca bardzo dobrze od praktycznie prawie pierwszego refrenu koncertu. Co się rzadko zdarza. Zabrzanie są bardzo wdzięczną publicznością, także bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać i myślę, że będziemy jeszcze może z parę razy przy jakiejś tam okazji. Znaczy generalnie Śląsk czuje muzę i jakąkolwiek i to się czuje i tutaj fajnie się gra. Ile kilometrów musieliście przymierzyć, by dotrzeć do nas? Mamy tutaj 370 kilometrów. Także. Po drodze, jeśli chodzi o trasę koncertową, ta trasa jest taka dosyć dynamiczna? No tak, tak, dynamiczna. Dzisiaj gramy tutaj, jutro gramy w Płońsku, także cały czas coś się dzieje. Dobrze, chciałam zapytać, bo tak, my Was już znamy z takiego repertuaru, na przykład Beatlesów, o ile sobie dobrze przypominam. Dziś wieczorem ma zabrzmieć muzyka Krzysztofa Klęczona. Dlaczego właśnie sięgnęliście po tego artystę? Może zacznę od tego, że jest to dla nas wyjątkowy koncert. Tym koncertem rozpoczynamy taką trasę kilkunastu koncertów po Polsce. Będziemy z tym repertuarem podróżować do końca roku. Cieszymy się, że Zabrze jest na pierwszy ogień. Dlaczego Krzysztof Klęczon? Dlatego, że podziwiamy go. Jest artystą mało docenionym chyba, tak nam się wydaje. Jest to legenda nie tylko polskiego big beatu, polskiej muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rockowej, ale generalnie jest to wielka legenda muzyki. Człowiek, który swoją twórczością wybiegał dużo, dużo wstecz. Czasem może był niezrozumiały wtedy, kiedy tworzył i cieszymy się, że możemy przypomnieć jego genialne utwory. Wszyscy kojarzymy na ogół utwory, które komponował, które współtworzył z czerwonymi gitarami, ale przecież Krzysztof Klęczon to także Trzy Korony, to solowe utwory. To jest polski, powiedziałbym, John Lennon. Niedoceniany artysta i cieszymy się, że możemy jego twórczość przybliżyć. Bardzo, bardzo wielka postać duchowo i bardzo głębokie refleksje w piosenkach zmuszające słuchacza do zastanowienia się nad samym sobą. Nie? To jest najbardziej charakterystyczne dla muzyki Krzysztofa Klęczona. Starsze pokolenie tę postać z całą pewnością zna, pamięta, ale chyba troszkę gorzej jest tym młodszym pokoleniem. Może też chodzi o to, żeby właśnie przypominać takich legendarnych polskich muzyków i uczyć polską młodzież, jaka to była muzyka sprzed lat.
Tak, tak, właśnie taki mamy zamiar, dlatego też w naszych aranżacjach tych utworów postanowiliśmy tak świadomie pożyczyć sobie pewnych fragmentów z hitów światowych, żeby pokazać, że ta polska muzyka jednak tak naprawdę, chociaż jest i zupełnie inna, ale bardzo podobna do tej muzyki właśnie światowej, znanej wszystkim już, tak? I dzisiaj to będzie słychać w wielu utworach, właśnie staraliśmy się połączyć te utwory. No i chcemy pokazać młodym ludziom, jeżeli kochają rock'n'rolla, wiemy, że takich w Zabrzu jest dużo, na Śląsku jest dużo, że warto poznać twórczość Krzysztofa Klęczona, że to jest pionier rock'n'rolla w Polsce i tak chcemy go przedstawić na dzisiejszym koncercie. Niezwykle charyzmatyczny na scenie. On przekazywał publiczności dużo energii. No i chciałam zapytać, czy jakby ten dzisiejszy koncert wymagał też od Was takiego przygotowania nawet od strony fizycznej? Tak jak każdy koncert. Lata nam lecą, z każdym rokiem przybywa nam latek, więc potrzebujemy większych przygotowań przed koncertem. Staramy się dawać na koncertach siebie wszystko. No i rzeczywiście, nietuzinkowa postać, bardzo charyzmatyczna, zauważalna na scenie. No i przy jego muzyce, grając jego utwory w tych naszych aranżacjach, ale przede wszystkim jego utwory, no człowiek nie może stać w miejscu. Jest po prostu, muzyka niesie sama. Czyli będzie energetycznie. Tak. Co usłyszymy? No usłyszymy, trudno w 90 minutach tak naprawdę zawrzeć wszystkie przeboje. Gdybyśmy skupili się na samych utworach na przykład czerwonych gitar, które Krzysztof Klęczon grał czerwonymi gitarami, pewnie byśmy musieli tutaj grać 3 godziny. A do tego wybrać ze wszystkich jego muzycznych eksperymentów parę utworów, to jest naprawdę wielka sztuka. Ale no, oczywiście zabrzmi Matura, Nie przejdziemy do historii, to jest taki klucz tego koncertu, utwór genialny. Kiedyś Klęczon śpiewał Nie przejdziemy do historii, my pokazujemy, że jednak udało się, że jednak przyszedł do historii. Masę utworów, wszystkie praktycznie znane, no trzeba być i posłuchać. Na zakończenie, no spotykamy się w samym środku lata, na przełomie lipca i sierpnia, ale czas biegnie szybko. Czy spotkamy się jeszcze z Wami może podczas najbliższej nocy sylwestrowej? My jak najbardziej byśmy chcieli. 3 lata z rzędu było fenomenalnie. Nie wiem, czy za dużo już by nie było. Jeżeli tylko zabrzeńska publiczność będzie chciała, to jesteśmy zwarci i gotowi. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jak najbardziej. Dobrej muzyki nigdy nie dość. Chciałam Was prosić o takie pozdrowienia dla naszych widzów, dla wszystkich mieszkańców Zabrza i okolic od grupy Game Cover. Specjalne pozdrowienia, gorące uściski, buziaki dla wszystkich w Zabrzu, którzy przychodzą na nasze koncerty. Szczególnie mocno ściskamy i pozdrawiamy tych, którzy są z nami w kontakcie za pomocą naszego profilu facebookowego. Wszystkim życzymy miłych muzycznych chwil, nie tylko przy naszej muzyce, ale generalnie przy imprezach, wszystkich wykonawcach występujących na Śląskim Ranchu. Które dzieją się tutaj, nie tylko na Śląskim Ranchu, ale i w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. No i mamy nadzieję, że będziemy spotykali się częściej właśnie tutaj w Zabrzu. Pozdrawiamy.
Mm-hmm.